Proszę Państwa, 4 minuty do końca. Wynik 117-21 dla Mazowsza. Ale wynik tu w ogóle nie gra żadnej roli. Tu jest ważne, żeby chłopcy pograli, ktoś tam się pokazał. Jak to mówił teraz przed chwilą jeden rodzic w Olsztynie, na kilkanaście szkół, do jakich zawodów czy szkoły się koszykarskie głoszą. Na 30 szkół na przykład, nie? Ale jest impreza szkolna, no to tylko ci drużyny są w kosza grać. Bo ja tu gadu, ale ja mam przed sobą pana trenera, witam serdecznie z Podlasia. Myście też wysoko przegrali dosyć. 40. Ale niech pan powie, bo kiedyś 2 lata temu była taka propozycja, żeby stworzyć 2 dywizje, A i B, czyli mocna dywizja, mocne kadry, B, słabsza dywizja, słabsze kadry i osobno grają 2 najlepsze drużyny z dywizji B, z 2 ostatnimi dywizji A walczą o wyjście do dywizji. Czy jest to zły pomysł? Wyrównane mecze, chłopcy bardziej niezdołowani, trenerzy niezałamani. No pewnie tak, no szczególnie lepsze wyjście by było dla tych drużyn mocniejszych, nie byłoby takich pojedynków jak ten no. Obecny. A te drużyny ze słabszej dywizji, 2 najlepsze, miały możliwość gry z tymi lepszymi później, prawda? Także na pewno pomysł do przemyślenia. I już po tym turnieju Region Południe można podzielić dywizję. I robimy w maju 2 dywizje i potem finał jakiś, ale to nie idzie się do gody, nie przejdzie. No bo chłopcy są, materiał jest. Myślę, że za rok Podlasie będzie już mocniejszy. Dużo mocniejszy niż. Podlasie też ma fajnych chłopaków. Ostatnio chyba Bojanowski się dostał do Cetniewa, nie? Teraz ten. Że jakieś tam perełki z każdego rocznika wychodzą. Także, że jest. Trudno nam się bić z Pomorzem, prawda? Bo gdzie mają z całej Polski. Dlatego potrzebne są te dywizje osobne. My się modlimy o 1-2 perełki w Rosji. Tak. Różnica za moment będzie 100-punktowa. 119-20 jest. A pan sam grał w kadrach młodzieżowych? Nigdy. Czemu? A potem w Ekstraklasie? Ja byłem z Podlasia, a Podlasie zawsze ma tyle ciężko. Ale w kadrze Polski pan nie grał, ale w tych wojewódzkich. To tak. I jak szło? Też to... Przykład Bojanowskiego jest najlepszy, że dotychczas go nie widzieli, a pojechali na turniej na Pomorze raz i raptem Mioszewskiego olśniło. Zobaczył, ojej, Bojanowski, bierzemy go. To jest taki wspaniały chłopak. Znaczy on go widział już 2 lata temu, ale przez 2 lata zapomniał. A teraz się znowu pokazał. My musieliśmy jechać na turniej do Gdyni chyba. Ale od twoich czasów ta koszykówka się zmieniła młodzieżowa? Czy ta koszykówka od twoich czasów się zmieniła młodzieżowa? No rzucaj, bo bierze. Na czym? Ale teraz ostatnio poszedł, nie? W poniedziałek jest. To się wolne miejsce zwolniło? Albo za kogoś? Nie, no taka pani no nie, ale tam jest wyliczona ilość osób. Wyliczona ilość osób. Jest.
Na razie tyle, specjalnie do serwisu koszykowy i młodzieżowy. Pozdrawia Zibi i trener Podlasia, pan Robert Kujawa. Tomasz, zawodnik, 20 sezonów, tak? A amatorkę się jeszcze gra? Teraz trochę. Dziękuję.